Pryzmat. Pa, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Czy śledzicie w tym roku Eurowizję i to, co się dzieje dookoła niej? Tak, ja śledzę Eurowizję przez cały rok, śledzę wszystkie wydarzenia, preselekcje, wszystko po kolei, co jest związane z Eurowizją, także można powiedzieć, że jestem na bieżąco. A my raczej na dystans. Tulia jest naszą pośredniczką i to ona nam wszystko opowiada. Jednakże jak przychodzi co do czego i już odbywa się ta Eurowizja finalnie w telewizji, no to śledzimy gdzieś tam zwycięzców, poznajemy piosenki, także w ten sposób. No ja sobie w tym roku postanowiłam, że nie chcę wcześniej się dowiadywać, jak brzmią wszystkie piosenki. Oczywiście znam bardzo dobrze piosenkę naszego reprezentanta i tam kilka innych słyszałam, ale nie śledziłam tego jakoś dokładnie, tylko postanowiłam, że chcę mieć element zaskoczenia i usłyszeć całe, zobaczyć i usłyszeć całe występy już podczas trwania półfinałów i finału. Czy ja trochę zazdroszczę Patrycji właśnie tego podejścia w tym roku, bo to byłoby jakieś takie nowe doświadczenie, więc zapewne w przyszłym roku też tego spróbuję, żeby spojrzeć na Eurowizję z innej perspektywy. Dobra, Tulia, w takim razie mam pytanie do ciebie. Czy jakieś szczególne utwory, wykonawcy bądź wydarzenia przykuły twoją uwagę? Tak, jeżeli chodzi o wydarzenia, to nie wiem, jaki jest status na dziś, czy już LED-owe słońce, element scenografii zadziałało, czy wciąż nie, ale myślę, że to dodaje dreszczyka emocji. Oczywiście ciekawa jest sytuacja zespołu Kalusz Orkiestra z Ukrainy i tutaj cała dyskusja i dywagacje, czy przez panującą sytuację Kalusz wygra, czy nie. Dyskusja na temat, czy ta piosenka jest warta wygranej, czy nie. I spory z tym związane. A jeżeli chodzi o ulubione piosenki, to w tej chwili najbardziej podoba mi się piosenka szwedzka i będę bardzo zadowolona, jeżeli Cornelia Jacobs wygra lub zajmie wysokie miejsce. Ale z takich mniej popularnych utworów bardzo lubię utwór z Rumunii. Uważam, że przynosi takie skojarzenia wakacji, swobody i mam nadzieję, że dobrze WRS-owi pójdzie. Powiedziałeś, że każda z was słyszała pewnie River Christiana Ochmana. Jak oceniacie ten utwór? No ja myślę, że ma w sobie duży potencjał. Też jest bardzo wysoko oceniany przez bookmacherów z tego, co widziałam. Także myślę, że słusznie. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że widziałam przedwczoraj chyba materiał na YouTubie, na kanale YouTube Bądźmy Razem, czyli naszego polskiego organizatora. I widziałam, jak wiele elementów w tej prezentacji jest zaopiekowanych, zaaranżowanych. Ta prezentacja jest taka wielowymiarowa, scenografia żyje patrząc z różnych perspektyw, bo jest i artysta, i piękne wizuale, światła, efekty specjalne, dopracowana też jest choreografia. Artysta nawet nie musi się martwić, jak spojrzeć do góry i to nie jest standardem akurat w naszej delegacji, to jest naprawdę coś i najbardziej mnie urzekło, że widać było, że w viewing roomie Krystian na równi dyskutuje z reżyserem, reszta delegacji jest też obecna, nikt nie ucisza artysty, wszyscy go szanują i to jest piękne podejście. Myślę, że to jest coś, że to jest pewna zmiana. Czy to jest sugestia, że wam tego trochę brakowało? Tak, ja myślę, że u nas można powiedzieć, że tutaj widać, że jest taki prawdziwy team spirit, że tam wszyscy są bardzo, bardzo zgodni. U nas tak jakby brakowało czasu, brakowało chyba spójnej wizji. To nie jest też tajemnicą, że bardzo silnym głosem decydującym był u nas reżyser. Nasze takie spojrzenia się nieco różniły. No i musiała tutaj być bardzo duża, jak to się mówi, bardzo duży kompromis, tak? A tutaj widać, że wszyscy pracują zgodnie nad tym występem. Wróćmy trochę do samego początku tego waszej, powiedzmy, do historii eurowizyjnej. Co czułyście, gdy dowiedziałyście się, że jedziecie do Tel Awiwu? Ekscytację, radość! Boże, jak przypomnę sobie teraz te emocje. Ja byłam chyba najbardziej zadowolona w ogóle, odkąd dowiedziałyśmy się, że jesteśmy brane pod uwagę w całej tej sytuacji. Także ja od samego początku byłam na tak się mega cieszyłam i chciałam jakby zyskać nowe doświadczenie.
doświadczenie w ten sposób. No jeśli chodzi o mnie, no to ja nie aż tak jak Dominika, bo ja na początku nie chciałam wcale jechać na Eurowizję, a miałyśmy taką rozmowę też na ten temat, żeby zdecydować, czy wziąć udział, ale jak już się zdecydowałyśmy i rzeczywiście jakby dochodziło to do skutku i zaczynało się to wszystko dziać, no to na pewno duża ekscytacja i taka ciekawość, jak to się potoczy, co to nam przyniesie, czego się tam nauczymy i raczej pozytywne emocje. Od strony takiej bardziej technicznej, jak wyglądały przygotowanie i próby do waszego występu? Ja myślę, że takim najważniejszym elementem przygotowań było to, że przez wcześniejszy rok, myślę, w bardzo wysokim tempie my pracowałyśmy bardzo szybko, jakby uzyskałyśmy rozgłos i przez to miałyśmy bardzo dużo koncertów, różnych wyjazdów i można powiedzieć, że byłyśmy w takim w cudzysłowie gazie artystycznym. Byłyśmy rozśpiewane, przygotowane, bardzo kreatywnie myślałyśmy, rozpisałyśmy projekt naszego występu co do sekundy w najmniejszych szczegółach. Później to było konsultowane właśnie z delegacją, z reżyserem, wspólnymi siłami wybraliśmy elementy, które możliwe było zrealizować na scenie w ramach właśnie wspólnej koncepcji, w ramach budżetu, który był na to przygotowany i my ćwiczyłyśmy bardzo dużo wokalnie, żeby wciąż być w formie, ponieważ to jest bardzo ważne. Projektowałyśmy również stroje, wymyślałyśmy elementy scenografii, oświetlenia, co też później było pokazane na scenie. Jeździłyśmy też do Warszawy, konsultowałyśmy się, próbowałyśmy, te próby były nagrywane. No warto wspomnieć, że miałyśmy też dużo różnych pomysłów na cały występ, no ale tak jak już wcześniej Tulia powiedziała, no musiałyśmy chodzić na wiele kompromisów i no to nie było też do końca dla nas fajne. Co waszym zdaniem poszło nie tak, że nie udało się wejść do finału? Co no niewątpliwie jest założeniem każdego artysty, który występuje na Eurowizji, z takim celem minimum. No my jesteśmy przekonane, że dałyśmy z siebie naprawdę 250%, jeśli chodzi o nas. Było dużo takich po drodze, znaczy w trakcie występu było dużo rzeczy, które nie były od nas, jakby nie wypłynęły z naszej strony, a się nie powiodły, jak na przykład niedziałający jeden mikrofon, czy takie ułożenie półfinału, że w naszym półfinale nie znalazł się żaden kraj, w którym dużą rolę odgrywa Polonia, co jest dosyć istotne w głosowaniu. A wiadomo, przecież sami nie możemy na siebie głosować jako kraj i to też jest bardzo ważne, jak te półfinały się ułożą. No i jakby no dalej... Podsumowując, możemy powiedzieć, że no my z naszej strony dałyśmy naprawdę wszystko, co mogłyśmy, więc ciężko tak określić teraz, co poszło nie tak. Myślę, że zabrakło w naszej całej grupie wspólnego, wysokiego bardzo punktu determinacji, takiej zmotywowania na jak najwyższy wynik. Wydaje mi się, że tak jak Patrycja powiedziała, my zrobiłyśmy wszystko, natomiast wydaje mi się, że było takie założenie, że jesteśmy same w sobie bardzo, bardzo interesujące. Wiadomo było, że interesowały się nami media i też fani z zagranicy bardzo intensywnie przed Eurowizją i chyba kiedy zostałyśmy wybrane, wytypowane, panowało takie przekonanie, że to wystarczy. A jednak ja tak myślę, że może trzeba było zainwestować więcej na przykład czasu w przygotowanie tego występu, bo to nie był bardzo długi czas. Może trzeba było bardziej prześledzić, co proponuje konkurencja. I przede wszystkim, jeżeli my miałyśmy stanowić główny punkt występu, to zwrócić bardzo dużą uwagę na ujęcia, które pokazywałyby w takim razie nas. Myślę, że mogło tego troszeczkę zabraknąć. Tak, dokładnie tak jak powiedziała Tulia i Patrycja, no sam artysta nie jest w stanie dokonać więcej niż z pomocą, czyli ja myślę, że tutaj ta współpraca z naszą telewizją, bo tak to się odbywa, miała bardzo duże znaczenie w tym wszystkim. No i w zasadzie dziewczyny powiedziały wszystko, że naprawdę jakby my zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy było do zrobienia. Wyszłyśmy, zaśpiewałyśmy czysto, bezbłędnie. Dużo ludzi porównuje zresztą ten śpiew identyczny jak z audio. Także no myślę, że my zrobiłyśmy wszystko. A reszta też nie do końca była zależna od nas, no bo była zależna od całej tej współpracy.
i też chodzenia na kompromisy i tak dalej. Myślę, że warto też poruszyć ten wątek tutaj, jeśli zadajesz nam takie pytanie, że były jakieś sugestie o jakby pomylonej punktacji jakby nadanej przez jedną z jurorek, więc jakby nigdy nie zostało to wyjaśnione, czy potwierdzone, czy zanegowane, a jednak zostawia taki cień wątpliwości, jakby to wyglądało, gdyby taka sytuacja, jeśli miała miejsce, to nie miała tego miejsca, więc to też jest takie zastanawiające. Czyli ten element szczęścia również akurat w tym momencie nie dopisał, bo przy wcześniejszym naszym zaangażowaniu w wiele, wiele takich elementów promocji tego utworu, koncertów przedeurowizyjnych, wywiadów, to wszystko nam szło wspaniale. Tak jak Dominika wspomniała, nawet były podejrzenia, że śpiewamy z playbacku. Tak w porządku to szło, że nie brałyśmy pod uwagę w ogóle możliwości nie wejścia do finału. Także też element szczęścia. Kończąc trochę ten temat samego waszego występu i to, co tam poszło nie tak, z perspektywy czasu nie uważacie, że z waszym potencjałem, głosem i to, co mówiłyście, że wy miałyście być w centrum, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby pójście w styl występu typu Barbara Pravi rok temu, która stała praktycznie sama na scenie, czy Salvador Sobral w 2017 roku, gdzie pierwsza zajęła drugie miejsce, a Salvador wygrał, co jakby pokazuje, że to też się może sprawdzić. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o jakby o samą stylistykę występu, czy rodzaj piosenki, na przykład iść bardziej w balladę, bo to jakby różnie bywa, zależy, bo przecież na wysokie miejsca, czy wygrane no też zajmowały w ostatnich latach, nawet niedawnych, piosenki bardzo energiczne, żywe z show, tak, na scenie. I właśnie u nas było to wszystko, była energiczna piosenka, był fajny, chwytliwy tekst, ludzie śpiewali, co najciekawsze, polski refren z nami na całym świecie, na wszystkich pre-parties, na samej Eurowizji, ale tutaj jakby zabrakło dynamiki nie w samym występie, tylko w tym, jak on został pokazany. Czyli tak naprawdę faktycznie mogłoby to się sprawdzić, zwłaszcza, że do tej pory byłyśmy w ten sposób przedstawiane, jeżeli chodzi o wizualne koncepcje pokazywania w ogóle zespołu Tulia. Faktycznie tak było. My stanowiłyśmy taki monument i centrum i faktycznie tutaj mogłoby tak być, że sprawdziłoby się tak jak u Barbary czy u Sabrala, ale nie jest to powiedziane. Akurat z mojej perspektywy i myślę, że dziewczyny też się z tym zgodzą, ta piosenka wymagała dużo życia i tego życia zabrakło. Zabrakło właśnie tego ognia, o którym my też śpiewamy w piosence. Więc my bardziej idziemy w tą stronę, że zabrakło energii i że energia była tutaj potrzebna. A jak wy jako uczestniczki pamiętacie atmosferę tego całego festiwalu? Atmosfera była wspaniała i najważniejsze i najfajniejsze w tym wszystkim było to, że pomimo tak naprawdę wysokiej rangi tego konkursu, gdyż jest to konkurs międzynarodowy i takiej rywalizacji, która oczywiście była obecna, to zupełnie nie była ona negatywna i zupełnie nie było czuć jakiegoś napięcia i złej atmosfery tego wszystkiego. Tylko naprawdę było czuć życzliwość między uczestnikami. Wiadomo, że no, nie oszukujmy się, że ze wszystkimi wspaniałe przyjaźnie, ale naprawdę ta atmosfera była wspaniała, właśnie ta wspólnota tego, że wszyscy byliśmy tam po to samo tak jakby, ale nikt nie skakał sobie do gardeł ani no, jak to czasami bywa w konkursach i naprawdę to było świetne. To był jeden z najlepszych w ogóle elementów tego wszystkiego, to o reszcie powiedzą dziewczyny. Ja bardzo miło wspominam sam konkurs, w ogóle wyjazd do Tel Awiwu, który nam się trafił, no było cudownie, cudowne miejsce, cudowni ludzie, poznałyśmy w ogóle całą wielką organizację, jak to prężnie wszystko działało, rozplanowane co do minuty, zero spóźnień. Myślę, że dziewczyny poćwiczyły trochę właśnie czasówkę i bycie na czas, bo ja zazwyczaj jestem gotowa przed czasem, nie chwaląc się, ale dziewczyny sobie też to wyćwiczyły, wytrenowały. No wielka organizacja i w ogóle super spędzony czas, bo też oprócz tego, że miałyśmy tam próby, jakby wszystko było zaplanowane, to miałyśmy też czas na chwilę odpoczynku, czas na jakieś wycieczki zorganizowane, mieliśmy super przewodników, z którymi do tej pory mamy kontakt, utrzymujemy kontakt, także ja myślę, że jako całość, no to chciałabym jeszcze raz, jakby to wszystko miało tak wyglądać. Takie bardzo znamienite dla tych osób, które też tam były uczestnikami, reprezentantami pozostałych krajów, było to,
że wszyscy byli tak bardzo skupieni na tym, żeby pokazać świetny poziom swojej prezentacji, muzyki. Nas wszystkich łączyło takie skupienie po prostu na swojej muzyce, na tym, co chcemy przedstawić, i chyba głównie to i taka pracowitość wyróżniała wszystkie osoby, które spotkałyśmy. No i dodatkowo też sam konkurs jako przedsięwzięcie dało nam dużo, bardzo, bardzo dużo doświadczenia scenicznego, muzycznego i obycia ze sceną międzynarodową, więc to też jest bardzo ważny punkt całej tej Eurowizji, że ogromna nauka na przyszłość dla każdego i ogromne doświadczenie. Z którego doświadczenia i z tej nauki czerpiemy w ogóle do tej pory, czyli już będzie 3 lata. Czy mieliście ówczesnego swojego faworyta? W ogóle mi się wydaje, w sensie wiadomo, że sympatie muzyczne każdy miał swoje i to się troszeczkę różniło, ale dziewczyny, czy przyznacie, że w naszym roku naprawdę wszyscy spodziewali się wygranej Mahmuda? Tak. Tak, tak. Wszyscy się spodziewali wygranej Mahmuda. Ja zresztą bardzo lubiłam tę piosenkę i też była jednym z moich faworytów. Aczkolwiek też nie było dużego zdziwienia, jak Duncan wygrał, bo już po półfinałach, jak już miał być finał, to rzeczywiście już to pierwsze miejsce to było takie rozdzielane między Mahmuda a Duncana. Tak, i też atmosfera wokół Duncana była budowana taka również przez jego team, że o to idzie zwycięzca i tak naprawdę może to im trochę pomogło. Dopiero mogłyśmy właściwie z nim porozmawiać po jego wygranej. Okazało się, że to jest bardzo kontaktowy, otwarty i miły człowiek, a wcześniej chyba mało kto mógł do niego dotrzeć przez to, że jego team dbał tak bardzo chyba o jego skupienie na tym celu. Tak ja to odbierałam. Czy macie w planach jeszcze kandydować na wyjazd do Eurowizji? No tutaj są sporne zdania, ale wszystkie chyba jednogłośnie stwierdziłyśmy ostatnio, że być może nie wiem jak to powiedzieć ładnie, z innymi współpracownikami być może za jakiś czas byśmy chciały. No w tej chwili jest inny zespół i właśnie on jest z Krystianem, możemy obserwować jak na razie pozytywne wyniki ich pracy i to jest takie zachęcające, również zachętą był chyba efekt, jaki dały preselekcje w tym roku, było naprawdę to widowiskowe i było parę takich propozycji, które były świetnie pokazane i jeżeli byśmy brały udział, to liczyłybyśmy na świetne pokazanie naszego występu, tak jak to miało miejsce w tym roku w paru przypadkach. No ja myślę, że wchodzi w grę powrót tylko jeśli byłby on jakby takim, można powiedzieć, zrehabilitowaniem się po tym, co się nie udało ostatnio po prostu, więc musiałbyśmy mieć pewność, że wszystko będzie na 150% jak najlepsze. Oczywiście też nie wykluczamy, że może kiedyś weźmiemy w tym udział. Wiadomo, że to warunki są, wszystko jest do dogadania, aczkolwiek tak wewnętrznie to chyba byśmy chciały, bo odbywają się takie rozmowy między nami i tak z roku na rok chyba coraz bardziej pozytywnie podchodzimy do tej myśli. Myślę, że naszym plusem jest też to, po pierwsze doświadczenie, po drugie śledzimy, o co w tym wszystkim chodzi. Jesteśmy świadome wielu aspektów i właśnie tak jak Domi mówiła, rozmawiamy czasami na temat ewentualnego udziału w preselekcjach. Z jakim to by było wynikiem, no to tego nie wiemy, ale wygląda to naprawdę obiecująco. Dobra, bardzo Wam dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękujemy za rozmowę.